żeby upamiętnić pobyt Fryderyka Chopina w 1827 roku w Aplenie. Bardzo się cieszę, że pojawili się Państwo tak licznie, ponieważ to jest nasza wspólna radość z panią Olgą Walentynowicz, że dopracowaliśmy się tak wspaniałej publiczności w środku, w ciągu tych lat. To jest tylko dowód na to, że wieloletnia praca przynosi rezultaty. Proszę Państwa, wczoraj był wspaniały koncert fortepianowy, a dzisiaj mamy koncert gitarowy, który możliwe, że Państwa już nie zaskoczy, bo w programie jest wszystko pisane. Natomiast to będzie koncert gitarowy i będzie na gitarze grana muzyka Chopina. A co będzie grana, to opowie nam pani Olga Walentynowicz, która od kilkunastu lat, czyli od tych 16 edycji, jest razem z nami i jest osobą, która w gruncie rzeczy przygotowuje te koncerty. Pani Olga Walentynowicz jest prezesem Towarzystwa Chopinowskiego koło Gdańskie. Pani Olgo, bardzo proszę. Się zaprezentować chyba. Bardzo witam serdecznie Państwa i cieszę się, bo będziemy świadkiem na pewno niezwykłego koncertu. Wystąpi przed nami gitarzysta Mateusz Kowalski na gitarze klasycznej z repertuarem muzyki klasycznej właściwie. Muszę przyznać się, że jeszcze nie byłam na takim koncercie. Słyszałam pana Mateusza tylko na YouTubie, w internecie poszukałam jego wykonań i absolutnie się zachwyciłam. Po prostu się zachwyciłam tym, co ten młody człowiek potrafi, jak potrafi zagrać. I nie dziwię się, czytając potem życiorys pana Mateusza, że czołowe pismo muzyczne, które się zajmuje opiniowaniem gitarzystów właśnie klasycznych, nazwało go muzykiem spektakularnym. Muzykiem, który ma rozległy repertuar od renesansu do współczesności i co jeszcze, wykonuje z niezwykłym znawstwem, wyczuciem stylu oraz wielką kulturą muzyczną. Ja myślę, że ważniejszych słów trudno dobrać i opisać artystę. Bo to jest niezwykle ważne, żeby wczuć się zawsze podczas wykonawstwa w każdą epokę. Bo to nie gra się tak samo Bacha oraz utworów współczesnych. I nieraz jest tak, że są artyści, którzy są na przykład chopinistami świetnymi, prawda? A z muzyką współczesną im nie po drodze i odwrotnie, prawda? Czy z Bachem. Coś musi być takiego w konstrukcji człowieka, że umie odczytać niuanse muzyki. Jeżeli gitarzysta doczekuje się takiej opinii, że od renesansu do muzyki współczesnej gra z wyczuciem stylu, to jest wielka rzadkość, powiem. A to jest bardzo młoda osoba, pan Mateusz ma dopiero 27 lat, a już grał w prestiżowych salach światowych, tak mogę powiedzieć. Wygrał dwa naprawdę wielkie konkursy w Paryżu i w Londynie. I no, w salach w Nowym Jorku, Los Angeles, Paryżu, Budapeszcie, Londynie, prawda? Grał z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Urodził się w 1995 roku w Koszalinie, czyli tutaj blisko nas, i tam skończył podstawową i średnią szkołę muzyczną. Na studia wybrał się do Warszawy, gdzie był studentem pana Ryszarda Bałauszko, przepraszam, ale nowe nazwiska, pianistów jednak łatwiej mi tu zapamiętywać. I otrzymał, kończąc tę uczelnię, najwyższe odznaczenie. Medal Magna Cum Laude. Tak potem doskonalił swe umiejętności na wielu kursach mistrzowskich. No i zaczął otrzymywać nagrody. Już prowadzi klasy mistrzowskie na uczelniach, jest zapraszany na kursy mistrzowskie, bo oprócz nauki na uniwersytetach młodzi
muzycy szukają mistrzów w czasie wakacji, w czasie wolnym, żeby doskonalić swoje umiejętności. Młody muzyk nie ma wakacji. Wybiera może 2 tygodnie, jak się uprze, ale wybiera kursy na świecie, jeżeli go stać, albo w ramach Erasmusa, szuka mistrzów nauczycieli. I pan Mateusz Kowalski już jest takim mistrzem, którego szukają, zapraszają na kursy, żeby był tam pedagogiem. Oprócz tego jest pedagogiem już Uniwersytetu Muzycznego w Fryderyka Chopina w Warszawie. Także myślę, że to będzie niezwykle interesujący koncert i usłyszymy utwory polskich i właściwie argentyńskiego i brazylijskiego kompozytora i oni są z XIX-XX wieku. Dzisiaj ten przedział czasowy i co muszę na pewno ucieszyć Państwa, że artysta, tak jak wczoraj, sam będzie opowiadał o muzyce, o sobie, o muzyce. Prosiłam, żeby też może o sobie, ale tak mały krok do tyłu zrobił, więc raczej o kompozytorach i muzyce, którą wybiera, którą gra. I ja wiem, że to wczoraj to było spektakularne, więc że użyję tego samego słowa i na pewno dzisiaj też życzę Państwu spektakularnego koncertu. Dziękuję. Będzie to moment muzyczny, numer 3 Franciszka Schuberta, oryginalnie skomponowany na fortepian. Następnie etiuda numer 2 Wiktora Wigilii Lobosza, muzyka rodem z Brazylii. A na koniec preludium Jana Sebastiana Bacha, preludium z 4 suity na lutnie. Bacha, którego przecież Fryderyk Chopin kochał i uczył się na jego preludiach i fugach sztucznej kompozycji. Schubert, Lila Lobosz i Bach. Thank you.
Thank you.